zatrzymałem się na skraju małego miasteczka i siedzę pod daszkiem tutaj, jest obok zaraz publikacja też. Będę chciał przeczekać dzisiejszy dzień, dzisiejszy upał i dopiero wieczorem ruszę nad rzekę, która jest niedaleko stąd i będę próbował łowić tam węgorze. Ponieważ jest bardzo ciepło, bardzo upalnie, więc przesiedzę cały dzionek tutaj w tym cieniu pod dachem i poczytam sobie książkę, posiedzę tutaj i będę czekał na zmianę pogody. Jutro już ma się pogoda zupełnie zmienić, ma być ochłodzenie. Może nie będzie takiego wiatru, bo dzisiaj jest bardzo duży wiatr. No nie wiem, czy będzie to na dobre, czy na złe. O, taka nagła zmiana później, ochłodzenie. Być może nawet deszcze, także nie wiem jak to będzie. Jest bardzo gorąco dzisiaj, 39 stopni ma być, więc nie będę ryzykował. Mógłbym pojechać na tą rzekę już teraz, gdyby był tam, chociaż było tam trochę, chociaż trochę cienia, ale z tego co wiem, nie ma tam żadnego drzewa w tym miejscu, w którym ja chcę być, więc narażony byłbym na może udar słoneczny. Jestem nad Shaw River, nieduża rzeczka, ale dosyć głęboka. Będę chciał dzisiaj tutaj postawić na węgorze. Nie wiem, rzeka przypomina mi bardzo moją rodzinną, ukochaną Drawę w Polsce. W niektórych miejscach też była tak wąska i dosyć głęboka i też były węgorze. Ciekawy jestem jak tutaj będzie, czy będą jakieś węgorze czy nie. Niesamowite jak szybko może zmienić się pogoda. Bardzo upalny dzień. Chowałem się jeszcze kilka godzin temu przed upalnym słońcem. W tej chwili zamienił się w lodówkę. Przyszedł bardzo chłodny front. Jest wprost lodowato. Lodowaty wiatr. I zanosi się na to, że może być deszcz, chmurzy się naokoło. Także nie wiem, czy ryby taką zmianę w ogóle, jaki wpływ będzie na, ta zmiana miała na branie ryb. Ostatnie dwa dni i dwa miejsca, gdzie próbowałem łowić węgorze, były nieudane po prostu te dni. Nie złowiłem ani jednej ryby. A ciekawy jestem jak tutaj w tej rzece. Czy będzie coś czy nie. Nie wychodzę z samochodu. Będę siedział w samochodzie, obserwował wędki. Dlatego, że na zewnątrz jest bardzo chłodno i nieprzyjemnie. Ale jestem bardzo blisko wędek. Także nie ma problemu. Gorzej będzie, jeżeli będzie padało. No ale na razie tylko się chmurzy, parę kropelek
już pokropiło, ale może to nie będzie aż tak źle. Wieje silny wiatr, więc wiatraki pracują z pełną parą. Jest ich bardzo dużo w Australii. Ciągną się kilometrami wzdłuż wybrzeża oceanicznego. Podobnie wygląda to w południowej Australii. A przy okazji ciekawostka. Południowa Australia posiada największą baterię na świecie. Baterię, która akumuluje energię z energię odnawialną. Bateria ta została zafundowana przez Elona Muska. Będzie jeszcze bardziej rozbudowana, także będzie przynosiła roczne zyski ponad 50 bilionów dolarów zaoszczędzonej energii. W południowej Australii oczywiście tylko. Seria niepowodzeń na szlaku węgorzy trwa. Nie wiem, jak długo to będzie trwało, czy w kolejnych miejscach, na kolejnych rzekach będzie podobnie, czy nie. Być może jest za zimno, pogoda jest bardzo chwiejna. Jeden dzień gorący, drugi zimny, może to też ma wpływ, nie wiem. Ponownie jestem nad Mary River w mieście Warrnambool. Nie wiem już po raz który. Jestem dokładnie w tym samym miejscu co zawsze. Objechałem kilka lokalnych rzeczek w okolicy. Na niektórych nawet próbowałem łowić, ale niestety żadnych węgorzy, żadnych brań. No tutaj na Mary River
Objechałem dokładnie całą rzekę, nie ma żadnego dojścia nigdzie. Jest jedyne miejsce, które mogę tutaj łowić. Pogoda niezbyt. 10 w nocy i 18 maksymalnie w dzień. Pochmurnie, nawet padało przez całą noc. Z rana też. Ma się troszeczkę może rozjaśnić, ale kto wie, mogą być ciągle przelotne deszcze. Dosyć chłodno, no ale nie wiem, będę próbował. Tutaj może uda mi się złowić jakieś węgorze w tym miejscu te nocy. Noce też nie są sprzyjające, są raczej pełnia księżyca, z tym, że będzie pochmurnie, także to może nie będzie przeszkadzało. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie jest jeszcze dzień. Zarzuciłem dwie lżejsze wędki na robaki. Może coś innego się złowi. Jest tutaj pstrąg. Złowiłem kiedyś pięknego okonia w tym miejscu. No ale nie wiem, będzie coś czy nie. Jak wędki sobie stoją, ja będę pilnował. No, pod wieczór zmienię wędki na mocniejsze, na większe i będę próbował na węgorze. Przed chwilą podpłynął do mnie łódką zawodowy rybak, który ma tutaj postawione żaki na węgorze. No i obiecał mi, że jak będzie wracał, to podpłynie i pokaże mi jaki jego połów, ile węgorzy złowił w ostatniej nocy, ile węgorzy weszło mu do sieci. No zobaczymy, jeżeli podpłynie, pokażę, to postaram się sfilmować może to. Chyba mój rybak wraca z powrotem. Nie wiem, zatrzyma się tutaj czy nie. Ciekawy jestem. Dzień, tak jak się spodziewałem, na mniejsze wędki nie było nic, żadnych brań. Teraz już zaczyna się zmieszkać pomaleńku. Zmieniłem wędki na większe i założyłem, na jedną wędkę założyłem ślimaka ogrodowego, a na drugą wędkę kawałek mięsa skarpia. I zobaczymy, czy coś będzie brało w nocy, wieczorem w nocy, czy nie. Zobaczymy. I na co pierw weźmie, ne? Jaką przynętę.
Czekałem dosyć długo, aż w końcu mam małego, niedużego węgorza. Bardzo słabo dzisiaj biorą. Jest pierwszy węgorz, jest godzina 10:30 i dopiero pierwsza sztuka. Taki nieduży kajtek. Mój pierwszy mały węgorzyk tej nocy złowił się na ślimaka. W ogóle bardzo słabo biorą. Jest godzina, minęła 10:30, zbliża się 11:00. O tej porze to już powinno być kilka sztuk, a jakoś na razie żadnych brań. Miałem na drugiej wędce postawioną drugą wędkę na robaka, bo na kawałek karpia wcześniej widziałem, że nic nie bierze, więc założyłem robaka. No i oczywiście robak był zjedzony, ale nie było żadnych śladów ani nic sygnałów, żeby cokolwiek brało, więc musiał brać bardzo delikatnie. No ogólnie jest słabiutko, jest cicho, spokojnie, noc raczej bez księżyca, bo jest pochmurnie. Jest księżyc, gdzieś tam wygląda za chmurek, leciutko, ale nie wiem, coś nie, ryby nie biorą, węgorze nie biorą. No i doczekałem się drugiego węgorzyka. Prawie taki sam jak poprzedni, trochę większy od poprzedniego. Druga sztuka też złowiła się na ślimaka, więc ślimaki są jednak najlepsze. Założę na obydwie wędki ślimaki teraz, bo na jednej miałem robaka, na jednej ślimaka, więc okazuje się, że ślimak jest lepszy chyba. I będę czekał, chociaż już późna godzina, w tej chwili jest 11:30. Nie wiem, jak długo jeszcze posiedzę, ale nawet jeżeli pójdę spać, to będę co chwilę prawdopodobnie budził się i sprawdzał. Wędki zostawię zarzucone, ale będę co chwilę wychodził i sprawdzał, czy coś się nie złowiło. Tym razem pociągnął, ale się odczepił, trochę poskręcał trochę żyłkę i odczepił się, nie zdążyłem go wyciągnąć. Nawet biorą tak delikatnie, że w ogóle nawet sygnalizacja nie działa, nic nie działa, jedynie tylko poznaję po tym, że mój stary system, po prostu powieszony długopis, nagle jest u góry i po tym poznaję. Thank you.
bardzo wcześnie rano. Dosyć ładna sztuka. I jest kolejna sztuka rano. Cztery węgorze w nocy, to znaczy dwa węgorze w nocy i dwa z samego rana. Bardzo słabiutko. Prawdopodobnie trafiłem w złą porę. Pogoda nie za bardzo. Zimno, w tej chwili się ochłodziło bardzo jeszcze i będzie padał deszcz. Już w nocy troszeczkę kropiło. Jednocześnie pełnia księżyca, więc wybrałem sobie złą porę. No, ruszam stąd, będę jechał dalej. Nie wiem, gdzie się zatrzymam tym razem i jakie będą w ogóle rezultaty na kolejnej rzece czy jeziorze, bo jak na razie to nie za bardzo, słabo.